Panie Marszałku, Wysoki Senacie. Ta ustawa to dobry krok w kierunku przybliżenia nas do polityki prorodzinnej. Ja będę za nią głosował. Ale nie mogę przy tej okazji nie zauważyć i nie wyrazić rozczarowania po raz kolejny z tego, że rząd przy tej okazji nie przedstawił dalekosiężnego i kompleksowego programu polityki prorodzinnej. Tego oczekiwałem nie tylko od pana ministra pracy w tej dziedzinie. Tego oczekiwałem wtedy, kiedy mówiliśmy o kwestiach emerytur i zabezpieczenia społecznego, kiedy mówiliśmy o programie ochrony zdrowia. Rząd ani razu w tej Izbie nie przedstawił żadnego kompleksowego, długofalowego programu. A przecież tak należy myśleć w takich sprawach jak polityka rodzinna, która jest częścią polityki demograficznej. Wiemy, że tendencje demograficzne bardzo negatywne, bardzo dla nas zasmucające są trudne do odwrócenia. One wymagają działań dalekosiężnych i długotrwałych. Dopiero po dziesięcioleciach całych, jak świadczą doświadczenia, jak dowodzą doświadczenia innych krajów europejskich, które borykały się z tym problemem, zwłaszcza po pierwszej i po drugiej wojnie światowej. To wszystko jest doświadczenie, które mówi, że trzeba na to nie tylko dobrego, kompleksowego programu, ale wielu lat starannego, wytrwałego realizowania tego programu, niezależnie od zawirowań politycznych. Tegośmy się nie doczekali. Więc trudno mi uważać ten akt za rewolucyjny, za przełomowy, nawet jeżeli widać w nim pewną odwagę. Nie chcę zagłębiać się w szczegóły, ale chciałbym wskazać na kilka punktów, które należy wziąć pod uwagę w tym jakimś przybliżaniu się do kompleksowego programu, do kompleksowej polityki prorodzinnej. Myślę, że może kiedyś do takiej debaty w tej Izbie dojdzie. Dlatego chciałbym powiedzieć, co należałoby wziąć pod uwagę, jeżeli by ona miała mieć miejsce. Trzeba przede wszystkim ocenić dotychczasowe działania na rzecz polityki prorodzinnej. Czy one są skuteczne, czy są nieskuteczne? Nie potrzeba daleko szukać, tylko trzeba zestawić te działania i ocenić je. Po pierwsze, są ulgi podatkowe, ale dowiadujemy się, że ogromna większość, prawie 3/4 rodzin nie może z tych ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych skorzystać, bo nie osiąga takiego dochodu, od którego byłoby co odpisać. Czy to jest tak trudno zauważyć i zapytać, co należy poprawić? Nie jest trudno. Weźmy decyzję samorządów. Zwraca na to uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich już po raz któryś w swoim rocznym sprawozdaniu, które przedstawia w tej Izbie. Samorządy podejmują, niektóre bardzo dalekowzroczne samorządy podejmują pewne decyzje własne o przyniesieniu pewnych ulg, przyznaniu pewnych ulg rodzinom wielodzietnym. A Trybunał Naczelny Sąd Administracyjny kwestionuje legalność takich orzeczeń. No to co to jest? No to jest właśnie brak tej skoordynowanej polityki, która powinna mieć miejsce. Ktoś powinien to zauważyć i ktoś powinien z tego wyciągnąć jakiś wniosek. Kto? No rząd. Przede wszystkim do niego to należy. Zauważmy, że można by bardzo wiele pomóc rodzinom, zwłaszcza tym wielodzietnym, które sprawiają, tam gdzie jest więcej dzieci, że matki z konieczności muszą zająć się opieką nad dziećmi. A gdybyśmy przyznali takim rodzinom pewne ulgi wtedy, gdy chciałyby one podjąć działalność własną, gospodarczą, pewne ulgi dla przedsiębiorstw rodzinnych, tak jak się przyznaje przedsiębiorcom ulgi za to, że podejmują działania prorozwojowe, to czy to nie mogłoby być częścią polityki prorodzinnej? Zwrócimy uwagę na to, bo to jest łatwe do zauważenia, że w całym świecie, przesadzam, na pewno w Europie, koncepcja ochrony rodziny, ułatwień rodzicielskich związana jest ściśle z działalnością pracowniczą.
To jest koncepcja pomagania matkom pracującym, łączenia pracy i rodzicielstwa. I to jest kierunek z natury zrozumiały. On jest konieczny. Trudny jest do zakwestionowania, biorąc pod uwagę, jak wysoki procent w wielu rozwiniętych krajach, wysoki procent kobiet jednocześnie prowadzi działalność zawodową, bo musi uzupełniać budżet, dochód rodziny, musi kobieta pracować. Ale to jest podejście niejedyne. Znane są doświadczenia takich krajów, które robią od dawna to, o czym wspominał pan senator Jackowski, a co się nazywa płacą socjalną. To jest uwzględnienie faktu, że inwestycja w rozwój rodziny to jest inwestycja prospołeczna. To jest w wysokim stopniu prospołeczne zachowanie, nawet mające wielkie cechy dodatnie z punktu widzenia oceny gospodarczej. Właśnie dlatego, że ta rodzina bierze na siebie pewne świadczenia, pewne usługi, których nie oczekuje od państwa. Wobec tego trzeba by rozważyć także i taką sytuację, i taki element tej polityce prorodzinnej, który polega na tym, żeby także matkom niepracującym, zwłaszcza młodym matkom, które nigdy pracy nie miały. Czy państwo nie czytają gazet i nie widzą, ile dzisiaj młodzieży także po studiach wyższych nie może dostać nawet tej pierwszej pracy? Ja mam całą teczkę taką w swoim biurze tych różnych próśb i interwencji rodziców, którzy proszą, żebym pomógł im dzieciom znaleźć pracę. Pierwszą pracę po studiach. To są młode kobiety. Gdyby miały zachętę i gdyby miały sygnał, że ich działalność prorodzinna, prokreacyjna będzie potraktowana tak samo poważnie i pożytecznie, oceniona pozytecznie, jak tych kobiet, które pracują kosztem tego, że nie mają dzieci, to byłby bardzo ważny sygnał na rzecz postaw prorodzinnych. Wydaje się, że to są takie przykładowe tylko punkty, elementy do konstruowania, do budowania kompleksowego, właśnie kompleksowego, raz jeszcze zacytuję pana senatora Jackowskiego, nam tego brakuje, kompleksowego programu. Na miarę naszych potrzeb musi być, nie tylko na miarę naszych możliwości. Tych możliwości, które mamy dzisiaj, nie należy niedoceniać. One są ograniczone i na pewno nie wszyscy będziemy oczekiwać bardzo śmiałych i bardzo kosztownych działań już dzisiaj, natychmiast, od razu. Ale chcielibyśmy, i zwłaszcza młodzież planująca swoje życie rodzinne, swoją przyszłość, chciałabym wiedzieć, że jest jakiś długofalowy, dalekosiężny program, który będzie stopniowo realizowany w miarę jak będą środki na to możliwe i będą dostępne. Bo to są działania dalekosiężne. Takie, które jak się zakłada rodzinę, to nie na rok i na dwa. To są dalekosiężne działania. Decyzja o tym, że będzie się miało jedno dziecko, dwoje dzieci, troje dzieci, to jest decyzja, która kształtuje życie rodzin na całe dziesięciolecia. I ten sposób rozumowania musi być w polityce społecznej, zwłaszcza w polityce prorodzinnej państwa. Więc będę głosował za tą ustawą. Ale nie mogę zrozumieć tego, że rząd, który jest nie tylko do realizowania polityki, ale także do programowania polityki, po raz kolejny przychodzi do tej Izby i nie ma nic do powiedzenia co do tego, jaka będzie ta kompleksowa, przyszła, dalekosiężna polityka w dziedzinie prorodzinnej, bo przecież w takim trybie należy myśleć o tym, jak zapobiegać zapaści demograficznej państwa na przyszłość, która zaważy o tym, czy i gdzie będzie Polska, jakie miejsce zajmowała na mapie Europy. Dziękuję. Dziękuję, panie senatorze.